Powiedziałeś o tym, że słońce świeci dla reprezentacji Polski, ale nad Brazylią to się zebrały największe czarne chmury od lat. Sytuację ich dobrze znamy. Marlon, choroba wykluczyła go z mundialu całkowicie. Vizotto narzeka na kłopoty. Trener Rezende, a to też moim zdaniem jest ważne, nie może chodzić i też troszeczkę mniej ekspresyjny jest w swoich zachowaniach na przerwach. Wy widzicie te niedostatki, widzicie, że ta skała, już w rozmowie z Michałem Bąkiewiczem to poruszyłem, ta skała jest pęknięta? Znaczy, na pewno jakieś swoje problemy mają, ale zespół Brazylii jest na tyle mocnym zespołem, że jeżeli ktoś słabiej się czuje, tak, chociażby Vizotto, i to też już widzieliśmy, grając, ustalając taktykę nawet z Brazylią, jeżeli Vizotto w danym ustawieniu nie będzie mógł sobie poradzić z graniem, to od razu jego obowiązki przejmuje ten, który jest na szóstej strefie drugiej linii, także potrafią to już robić, potrafią grać, wygrywali od wielu lat bardzo mocno. I myślę, że takimi głównymi postaciami teraz w drużynie Brazylii to jest jednak Dante i Murillo. To są zawodnicy, którzy decydują o tym, czy Brazylia wygrywa, czy przegrywa. A co trenera, na pewno, no ostatnio nawet się rzucał tymi kulami, także na pewno tą ekspresyjność zostawi w sobie, ale na pewno będąc bliżej zawodników, czyli bliżej boiska, mógłby im więcej powiedzieć. Ale to jest zawsze silny zespół i tutaj nie możemy liczyć na ich problemy. Trzeba patrzeć na to, jak my będziemy grali, a ich problemy niech zostaną ich problemami. Zepsułeś komuś kiedyś urodziny? Nie, a komu mogę? Dante jutro obchodzi 30, więc chyba doskonała okazja, żeby nie robić mu żadnego prezentu. Nie, można mu zrobić prezent, ale po meczu, no na pewno, nie, aż nie jestem taki złośliwy, ale jeżeli tak się wydarzy, to na pewno nie będę tego żałował. Właśnie Dante czy Murillo to jest w tej chwili najgroźniejsza broń Brazylijczyków? Ja myślę, dla mnie Dante, który on jest mniej widoczny niż Murillo, bo Murillo pokazał to w tym roku w Lidze Światowej, gra bardzo dobrze w każdym elemencie, naprawdę widać, że jest takim zawodnikiem, który mu zespół ufa, ale Dante jest tym mniej widocznym zawodnikiem, ale kończy takie piłki, które są decydujące i myślę, że to jest zawodnik, który bardzo dobrze gra w przyjęciu, w obronie, kompletny zawodnik, który jest według mnie najlepszym zawodnikiem brazylijskim. Mówiliśmy już o jednym jubileuszu, jutro wy możecie też mieć mały jubileusz. 9 zwycięstw z Brazylią w 33 meczach na razie, to 10 przed wami. No tak, a może to będzie to najważniejsze właśnie, nie ma co, statystyki zawsze będą i były i będą, ale to może być najważniejsze, które może nam dać przepustkę do dalszej gry i walkę to, po co tutaj przyjechaliśmy. Zadam naiwne pytanie, zdobędziecie złoto? Celem jak na razie zostaje cały czas Rzym. A dlaczego się zastanowiłeś i zawahałeś się? Nie chcesz składać deklaracji? Ja z tymi, to jest tak jak z moim graniem w Totolotka. Nie, my czujemy się mocni. Kiedyś myślę, że byłbym trochę zwariowany, że tak powiem, gdybym powiedział jasno. Nie jestem aż na takim, nie to, że optymistą. Jestem realistą i naprawdę szanuję zespoły, z którymi będziemy grali i teraz, i później. I wiemy, że trzeba jeszcze długa droga, żeby to upragnione złoto zdobyć, ale ja wolę iść spokojnie, żeby nikt o nas nie mówił, ale żeby tak iść do przodu.